Tak na gitarze potrafi grać prawie co drugi gitarzysta. Ale tak jak Mariusz Goli, gra niewielu. Zapraszamy Państwa na spotkanie z wirtuozem gitary z katowickich uliczek. Ile lat już grasz na gitarze? Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z tym instrumentem? Gram od 15 roku życia. No, czyli już 15 lat około. Wcześniej zaczynałem na gitarze elektrycznej. Od 8 lat, tak gdzieś 8-9 gram na klasycznej. Zakochałem się w tym instrumencie i właśnie no nie wyobrażam sobie grania na innym. A zaczęło się to tak, że kiedyś jakąś gitarę przywiózł mój brat ze szkoły i tak mnie zaraził, dał mi tą gitarę i sobie powiedział graj, nie? Pokazał mi tam jakieś pierwsze akordy, no i to mi się spodobało. No właśnie, mogę też powiedzieć, przyznać się tutaj, że ja też grywam na gitarze, bo ty grasz, ja grywam. Ja też zaczynałem mniej więcej tak, że zobaczyłem jakąś, nie wiem, chyba to była Nirvana i po prostu musiałem zacząć grać. Też miałeś takie początki, że jakiś zespół może cię zafascynował, że chciałeś być takim, no wiesz jak to jest w takim wieku wczesnoszkolnym, że masz ten zespół i chcesz być tacy jak oni. Na początku jak grywałem właśnie na elektrycznej, to miałem właśnie takie zespoły metalowe bardziej. Zaczynałem tak jak wiadomo od Metaliki i takich zespołów. No i później wiadomo różne, na przykład wychowałem się na Black Sabbath, ja strasznie lubiłem grać na elektrycznej utwory Black Sabbath, no ale potem jak odnalazłem klasyczną gitarę, no to no trochę w innym klimacie zacząłem grać. Czy na początku bardzo dużo godzin dziennie spędzałeś na ćwiczeniu właśnie i dojściu do czegoś takiego jak punktu, w jakim jesteś teraz? Tak, dużo ćwiczyłem właśnie. Przyznam, że jak zacząłem grać na klasycznej, to wtedy więcej zacząłem ćwiczyć. No i też jak zacząłem jeździć sobie najpierw po Polsce, grając na ulicy, no to ćwiczeniem było te same granie, te kilka godzin na przykład w danym miejscu, nie? Dziennie. Powiedz nam może też, jak w ogóle zaczęła się ta twoja kariera, bo wiemy też dobrze, że jesteś tutaj już troszeczkę rozpoznawaną osobą w Katowicach i nie tylko w naszym regionie. Jest też filmik na YouTubie, który no, naprawdę ma bardzo dużo popularności i możliwe, że ten filmik też ci w jakiś sposób pomógł, prawda? I więc powiedz, jak tutaj w ogóle się zaczęło to twoje granie na ulicy, jak w ogóle wygląda granie na ulicy, bo może też ludzie nie wiedzą do końca, jak to właśnie wygląda. Zaczęło się wszystko, jak był jeszcze stary dworzec w Katowicach, na którym jeszcze wolno było wtedy grać. I razem z kolegą
postanowiliśmy sobie, z kolegą zresztą z zespołu takiego rockowego, którego mieliśmy, postanowiliśmy pojechać tam i pograć sobie trochę na klasycznych gitarach. No i tak zaczęliśmy przyjeżdżać na ten dworzec, na początku tylko ten dworzec, potem jeździliśmy do Krakowa na przykład. No a potem ja złapałem takiego bakcyla właśnie podróżniczego i już później jak kolega poszedł w swoją stronę, ja zacząłem sam jeździć i grywać. Co do popularności na YouTubie, no już od jakiegoś czasu, od już lat zacząłem rzucać, umieszczać tam swoje utwory. Pierwszy właśnie był z tym moim kolegą utwór. I tak po kolei się to jakoś rozwijało. Ludzie zaczęli najpierw z Polski, potem z Europy, no i teraz praktycznie z całego świata też piszą do mnie z Brazylii, z Indii, ludzie, którym się podoba moja muzyka. Powiedz nam może, dlaczego ten elektryk odszedł do Lamusa i dlaczego zakochałeś się właśnie w gitarze klasycznej? Elektryk jest bardzo fajną sprawą, właśnie planuję niedługo też wrócić do niego, bo już z 8 lat chyba nie grałem na nim. W klasycznej się zakochałem z tego względu, że ma więcej możliwości, można uderzać w pudło, wybijać rytm, praktycznie grać na klasycznej jak na kilku instrumentach. No i dźwięk, podoba mi się ten czysty po prostu dźwięk, nieprzesterowany. A słuchasz może jakichś takich wirtuozów muzyki klasycznej? Masz tu polecenia jakichś takich właśnie artystów? Moim ukochanym był Paco de Lucia, zmarł chyba w lipcu tamtego roku. I właśnie nie pamiętam dokładnie kiedy. No ale w każdym razie Paco de Lucia, Aldi Meola, to są moi naprawdę ulubieni gitarzyści. Jeszcze McLaughlin, Andy McKee, Tony Emanuel. Dużo jest naprawdę ich. Wróćmy do tych twoich podróży. Czy te podróże są tylko po Polsce, czy też po Europie i w świecie? Jeżdżę bardzo wiele po Polsce, to prawda. I też mam wyjazdy zagraniczne. Grałem w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Teraz będę jechał do Wiednia na Basker Festival, już drugi raz z rzędu. W tamtym roku byłem. Bardzo, bardzo fajny festiwal, bardzo fajnie zorganizowany i naprawdę polecam, jak ktoś będzie w Wiedniu. To może powiedz nam też troszeczkę o tych regułach, bo już cię wcześniej pytałem. Reguła grania na ulicy. Są jakieś takie zasady niepisane wśród was? Bo nie tylko ty jesteś tutaj muzykiem, tutaj co chwilę słychać jakiegoś muzyka. Są jakieś zasady? Tak, nie wchodzisz sobie w drogę. Czyli jak ktoś już gra w dany dzień, to no też w danym miejscu, wiadomo, bo tak 100-200 metrów dalej to można usiąść i grać, nie? Byle sobie nie przeszkadzać. A od strony prawnej, czy na przykład policja, straż miejska może wam coś zrobić? To jest życie baskera, czyli takiego artysty ulicznego, barda, istnieje od zarania dziejów i zawsze to zajęcie było i nie wiem, nie sądzę, żeby zabranianie tego wchodziło w grę. To jest tak dany folklor uliczny i myślę, że jest przydatny. A policja, no i strażnicy miejscy, to zależy od człowieka, tak powiem. No, zależy od człowieka, czy... bo tak naprawdę nie muszą się do niczego, wiadomo, przyczepiać. Nie?
wielu ludzi pewnie obejrzy ten program, może wielu też zakocha się właśnie w gitarze klasycznej. Dorać może tym młodym, a nie tylko młodym, którzy by chcieli zacząć grać na gitarze, czego potrzeba właśnie do gry na gitarze? Zapału. Zapału przede wszystkim. No i trzeba troszeczkę ćwiczyć, no wiadomo, usiąść sobie, systematyczność jest ważna, żeby usiąść i jednak codziennie znaleźć tam godzinkę przynajmniej czasu, żeby sobie poćwiczyć. Z rozmowy z tobą też wynika tak, że jesteś samoukiem, prawda? Nie kończyłeś żadnych ognisk muzycznych czy szkół muzycznych, prawda? Nie, jestem samoukiem akurat. No i to jest chyba też dobra wiadomość dla tych, którzy by chcieli zacząć grać na gitarze. Powiedz nam, w przyszłości, oprócz Katowic, gdzie cię można oglądać, tak na koniec? Aha, no ogólnie polecam mój kanał na YouTubie, po prostu jak piszecie moje nazwisko na YouTubie. Oprócz tego w wielu miastach gram, w Polsce przede wszystkim, więc można mnie spotkać we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, w takich dużych miastach, jak i również jeżdżę po małych, więc tam też możemy się zobaczyć, nie wiadomo gdzie będę, więc polecam przejść się uliczkami i zobaczyć, czy może tam nie będę grał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.